Promaina, to tutaj stacjonujemy. Jak widzicie, zerwałem się z Koroświt, by specjalnie dla Was poszukać wspaniałych krewetek. O krewetkach, o winie, o świetnych smakach Chorwacji w tym odcinku Kreatora Smaku. Michał Bałazy, Kreator Smaku, zapraszam. Dojechaliśmy do Makarskiej. Tutaj na pewno uda mi się zdobyć moje owoce morza do czarnego risotto. Uratowani! Hi, I need something to my risotto. I see you have beautiful calamari, yeah? Zobaczcie, fantastyczne, świeże kalmary. Od razu wrzucam je do reklamówki. Okej, okay. Wezmę sobie dwa. Okej. Okay. Yeah. Widzieliście coś takiego w Polsce? Nie ma szans, prawda? Są świeżutkie, jest fresh, nie? Yeah? Yeah. Wszystko jest świeże. Take it. Three? Okej, okay. Okej. Okay. Dobierzemy sobie jeszcze kilka sztuk krewetek. Zobaczcie, są też idealne. Świetny rozmiar. Aż miło popatrzeć. Cudnie pachną. Mam już owoce morza, które potrzebuję do mojego risotta, więc poziom mojego szczęścia mocno wzrósł. Teraz potrzebuję jeszcze trochę warzyw i oliwę. Widzę dobrą oliwę. Świetną oliwę. Weźmiemy sobie tą. Jest z rozmarynem, jest z chili, będzie idealna. Ogromna! Super. W zasadzie powinienem już zacząć program, ale pomyślałem sobie, że będziecie pewnie chcieli nacieszyć oko trochę tym fantastycznym widokiem. Miejscowość Promaina, Chorwacja. Zaczynamy czarne risotto. Czarne risotto to potrawa regionalna, którą dostaniecie w każdej restauracji w tym miejscu. Żeby ją przygotować, potrzebujemy świeże kalmary, krewetki, urocze langustynki, pomidory. Ja używam cherry, możecie używać innych, ale ja najbardziej lubię te, więc te polecam. Cebula, czosnek, kapary, cytryna, natka pietruszki, marchewka, ryż oczywiście do risotto, najlepiej arborio, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Mam tutaj taką mieszankę ziół dalmackich. To jest bardzo podobna mieszanka do ziół prowansalskich. No i najważniejszy składnik, wbrew pozorom, jest również dostępny w Polsce, nie ma najmniejszego problemu, atrament, tusz z tych przepięknych kałamarnic. Zaczynam od przygotowania wywaru, który będzie potrzebny do risotto. Ja jeszcze dorzucę trochę pietruszki, ale zobaczcie, te końce, to co zazwyczaj wyrzucamy, ja to wrzucę sobie do wywaru. Jesteśmy w takim niesamowitym miejscu. Z jednej strony są góry, z drugiej strony jest morze, więc pogoda jest tutaj bardzo różna. Przez kilka godzin grzało niebywale, zastanawiałem się w ogóle, jak dam radę gotować dla Was, a teraz jest bardzo przyjemny wiaterek. Teraz rozgrzewam patelnię i wlewam oliwę z oliwek. Kiedy tylko oliwa będzie gorąca, wrzucę cebulę i czosnek. Cebula z czosnkiem musi się chwilę zrumienić. To potrwa około 2-3 minuty, więc może tradycyjnie, jak w każdym kreatorze, zapraszam Was na mały trip po okolicy. Thank you.
Zegar na wieży kościelnej wybił dokładnie 5 po 10. Bije każde 5 po i 5 po w pół do. To taka piękna tradycja tego miejsca. To jest świetny moment na dodanie papryki. Pokroję ją w drobną kostkę. Myślę, że to już jest dobry czas na nasze kalmary. Fajnie pachną. One są świeżutkie. Kalmary mogą być przygotowywane na dwa sposoby. Możecie je robić krótko na grillu, albo w taki sposób jak ja do risotto, ale wtedy trzeba brać pod uwagę ten czas. Muszą się odrobinę podusić. Kalmary są już prawie idealne. Tutaj jestem, halo. Więc jest to doskonały moment, żeby dorzucić ryż. Zostawiam to tak na około 45 sekund. Nie wiem, jaka tutaj jest taka narodowa, jakaś chorwacka piosenka, bym coś zaśpiewał, ale... Krewetki są mniejsze, większe, jedno jest pewne, są bardzo smaczne. Ryż jest podsmażony, teraz trzeba go zalać tym wywarem, który przygotowałem wcześniej. Zalewamy tylko odrobinę, mieszamy. I kiedy odparuje, znowu dolewamy odpowiednią ilość bulionu. Najpiękniejszy moment dnia. Trzeba dodać wino, ale zanim je dodamy, oczywiście muszę je skosztować. To może chwilę potrwać. A świetnie pachnie. Okay. Odrobinkę. Jest genialne. Gra się wina. Na zdrowie, Makarska. Ryż potrzebuje jeszcze 15-20 minut, żeby był idealny. To ja może wykorzystam ten czas na odrobinę wakacyjnych uciech i pozwolę sobie oddać się aktywnościom. Szaleć to szaleć. Jesteśmy teraz na super łodzi. Postaram się stąd pokazać wam okolice. Do zobaczenia niebawem. Hej! Do której ty chrzy, jedź to dorka jedzie, jedź cię na zezadę, że ja czuję, czy jest czysta jedzie. Nie się orbię, to nieładnie tak. Ryż już jest dobry, więc może go troszeczkę pomieszam i dodam moje ulubione pomidorki koktajlowe.
teraz dodam langustynki. One mi się szalenie podobają, są fantastyczne, też bardzo dobrze smakują z grilla. Można je dodać w całości, ale ja je sobie przekroję na pół. Będzie troszeczkę szybciej. Usunę sobie tą część, na którą za bardzo nie mam ochoty. Dodam samo mięso. Pachnie wyśmienicie. Pamiętajcie, by zwracać uwagę na tę żyłkę, że się tak wyrażę. Ludzkość przeżywała różne wielkie momenty. Lądowanie na Księżycu, odkrywanie Marsa, dzisiaj ja, kreator smaku, dodam ten oto atrament z kałamarnicy do czarnego risotta. No słuchajcie, wygląda... jak czarne risotto z atramentem z kałamarnicy. Ostatnie dwa elementy. Sok z cytryny, myślę, że połowa spokojnie wystarczy, i kapary. Ja bardzo lubię, więc daję dużo. Danie jest już gotowe. Mam nadzieję, że podobnie jak mnie, ta potrawa urzeknie również Was. Spróbujcie koniecznie zrobić ją w domu. To kolejna podróż kulinarna z BBJ Sport. Serdeczne dzięki i do zobaczenia w kolejnych wakacyjnych wojażach. Było gotowanie, było jedzenie, teraz czas troszeczkę poćwiczyć i zbić te niepotrzebne kilogramy. Na razie!